Na Miodowej zmienił się wiceminister od leków. W chorobach rzadkich leki są bardzo drogie, ale też są niesamowicie ważne. Jakie nadzieje, jakie oczekiwania mają Państwo w związku z tą zmianą? Według tego, co wiceminister deklarował, że będzie utrzymany ten kierunek, który był realizowany przez pana ministra Miłkowskiego, więc mamy nadzieję, że tak się też wydarzy i że ta ścieżka większego dostępu do leków dla chorych na choroby rzadkie będzie utrzymana. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o w ogóle możliwości farmakoterapii, to one są dla jedynie około 5% chorych na choroby rzadkie, a jeśli chodzi o dostępność w Polsce, w związku z tym, że ta dostępność może być wtedy, jeśli te leki są refundowane, to ona dotyczy nawet niecałej połowy tych, które są dostępne w ogóle dla terapii chorych na choroby rzadkie. Czyli mamy naprawdę duże wyzwania przed sobą. Ostatnie lata były jakąś ścieżką do tego, żeby te zapóźnienia w jakiś sposób zmieniać i mam nadzieję, że na tej ścieżce będziemy w dalszym ciągu.